Siemaneczko, te beściaki, z tej strony Bora. Dzisiaj jest piątek, ale nie ma naszego E75, 9-tiarowego czołgu niemieckiego ciężkiego. Za to jest Light Traktor. Pobawimy się troszeczkę. Chcecie żyć wiecznie? Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Pierwszy tier. I tak jak wspomniałem, pobawimy się. Jesteśmy na planszy Himmelsdorf zimą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jest, jadę sobie w tą stronę na swoje. Na swoją taką miejscówkę, którą. Co on robi? Czemu ja mam ping 100? Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że jeszcze laptop jest podłączony. Ja go chcę pyknąć, no kurde, jest jeszcze jeden. Ale nic mu nie zrobiłem. Teraz dostał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Nie ja go zniszczę. Wiedziałem, że nie ja. Jeszcze jest szansa. Tak jest. Jeden huknięty. I żeby nie było, ja mam pierwszy tier. A to są też dwójki. Dosyć dużo tych dwójek. Przejadę sobie tutaj trochę dalej. Kompromitacji nie będzie, skoro już jeden zniszczony. Troszeczkę mi z opóźnieniem reaguje, nie lubię czegoś takiego. Ciebie zobaczę, czy nie zobaczę? No raczej nie. Okej. Ciśniemy sobie jeszcze od tej strony dalej. Tymi pierwszotierowymi czołgami jest fajna zabawa. Fajnie sobie czasami nimi popykać. Zobaczysz mnie? Drugi trafiony! Pierwszotierowiec was zniszczy. Zabawnie, co? Tego zobaczę. Nie. 9-4 dla naszej ekipy. Nie jest źle. To musiało boleć. Ej, spieprzaj, smyku. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Rykoszet. A, ktoś inny go zniszczył. 11-5. Jeden jest tam na górze pod tym zamkiem. To widziałem już wcześniej. Ale jadę pod ich bazę. Ty weź mi, Angliku, nie przeszkadzaj. Nie widzisz, że ja już dwóch zniszczyłem? Może któryś tutaj w ich bazie się ostał. Zaraz zobaczymy. Tak jest. Na pewno dostanę też punkty za przejęcie. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Kurczę, zniszczył go. Ale asystę mi zaliczyło. 12-6. Okupacja bazy. Kolejne punkciki wpadają. A nie wiem, czy tam jechać. A, dobra. 14. Gdzie on może być? Tu jest. Chodź, smyku, chodź. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Kierowca dostał. Straciliśmy moc. Chyba jeszcze zginę. To musiał poczuć. Patrzcie, był na strzała. No trudno, dwa zniszczenia i tak zaliczyłem. Bitwa wygrana. Jest dobrze, 15-7. Okej, druga plansza. Tym razem wywaliło nas na malinówkę. Znowu drugie tiery. Ja jestem jedynką oczywiście. Zobaczymy, co mi wyjdzie tym razem. Co za pojeb. Po co on tak pisze? Żeby uważać na te kwadraty. Są debile niektórzy, no i tyle. Jak się gra już powyżej 5 tieru, takie coś się praktycznie nie zdarza. Jak się zdarza, to bardzo rzadko.
Dobra, ja swoją miejscówkę tutaj mam. I to ją będę starał się okupować. Zaraz tam jakieś stryzuby wyjadą, to na pewno. O, właśnie. Ja go zobaczę. Ale wolę tego... Dostał. Nie dostał. Cholera, trochę za nim. Kto inny go rozpruł? Dobra, chowam się. Ale strzała zaliczyłem. Tamtego nie widzę, za daleko jest. 1-0 dla nas. Zapewne zaraz będzie 2-0. Chociaż może być różnie. No dobra, tu się ktoś pokazał znowu. Będę go widział? Będzie kłopot, z tym drugim też. Choroba, choroba, nie podjeżdżam tam. Oni wiedzą, że ja tu jestem. Dostał. Dostał. Nie dostał. Ktoś inny go zniszczył. Mamy tu drugiego. I jeden zniszczony, pięknie. 3-2. Nie wiem, ta T7-ka co ona robi, ale niech sobie tam jedzie fajnie. Może kolejnego mi wypatrzy, a ja go ustrzelę. Tam jest, po lewej stronie. Zobaczę go? Myślę, że tak. Cholera, uciekł. Tam jest jeszcze jeden z tyłu, objeżdża mnie. To jest drugi tier i będzie kłopot. Bo nikt mi tutaj nie pomoże. No to najprawdopodobniej zginę. Jest bardzo duża szansa, że zginę. Dostał. No właśnie. Wiedziałem, że tak będzie. Trudno. Zobaczymy, co będzie w kolejnej bitwie. Dobra, okej. Poprzednia bitwa też wygrana przez nas w zespół. Jedno zniszczenie tylko miałem. Teraz jesteśmy znowu na planszy Himmelsdorf zimą. Zobaczymy, co tym razem. Same jedynki, jak widzicie. Pierwsze tiary same. Nie ma dwójek. Sprawiedliwiej będzie. Ociupinkę, ale sprawiedliwie. Ja jadę w tą stronę jeszcze bardziej. Tu sobie skręcę. Okej. Kurde, trochę opóźnione ma ruchy, no. Ten ping, chyba przez to. Dobra. Schowam się tutaj, gdzie to zawsze czy robię. I teraz sobie chwilkę poczekamy. Tak, jedź tam te jedyneczko, jedź. Medium też tam niech ciśnie. A ja sobie zobaczę, który tutaj wyjedzie. O, już ktoś dostał. Znaczy dostał. Mało brakowało by dostał, chyba że ten medium mu tam ciśnie. Nie wiem. Przejadę ten kawałek jeszcze. Podobało się. Ale nie zniszczyłem go. Tu jest jeszcze jeden. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Oj, 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 tam jest po lewej stronie. Tym go nie pokonamy. Ktoś inny go pokonał. Dobra. Trochę ich pownawalałem, ale niestety nie ja ich pokonałem. 3-1 dla nas. Ten obrywa? Nie. Kurde, jak tam robią sobie tą wojnę bratobójczą, ten medium z tą jedynką, to nie chcę się tam za bardzo pchać. Bo mnie też mogą ustrzelić. Jedziemy tutaj w lewo. Popatrzymy, co tutaj się będzie działo. 4-2. Nie wiem, czy to jest sens tam przejeżdżać. Dobra, teraz wiedzą, gdzie jestem.
Podjeżdżam tutaj od lewej strony jeszcze troszeczkę bardziej. Tędy sobie będę cisnął. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tutaj za murkiem. Ale tu jedzie cała nasza eskadra. Pełno nas tutaj jedzie, więc... nie będzie źle. Tak myślę. Czy jak wyjadę pierwszy, to pewnie będę pierwszy na ostrzał. To wtedy będzie źle. 9 do 4. Ta jedynka tam jedzie, ok. Są w naszej bazie, ale ja nie wracam. Jadę tędy. 10 do 4. Czyżbym nikogo nie ustrzelił dzisiaj? Znaczy dzisiaj, w tej bitwie? No nie będzie mi chyba dane. Nie ma sensu, bo już tamten jechać, bo on dostaje. 10 do 5. Cholera, ktoś by się tam mógł teraz już wrócić faktycznie pod naszą bazę. Bo oni mają prawie 40% okupacji bazy już. O, jednak możemy przegrać. Wyjedziesz tutaj z Bychu? Kurde, schował się tam gdzieś. Ale dobra, my okupację chyba zaliczymy jako pierwsi. Chyba, że nas coś trafi. Myślę, że nie. Dobra, powinniśmy tą bitwę znowu wygrać. Choć tym razem nic nie zniszczyłem. No i znowu mnie rzuciło na malinówkę. Dzisiaj dwa razy malinówka, dwa razy Himmelsdorf w zimą. Jedynek jak na lekarstwo, jak widzicie sami. Aż 3 sztuki w obu dwóch zespołach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jadę sobie na moją miejscówkę. Tutaj się ten niszczyciel już usadowił, widzę. Poczekamy, zobaczymy. Co się tu będzie działo? O, tam sobie już wyjeżdża. Ja sobie też troszkę podjadę. Kurwa, nie za bardzo, bo zostanę wesołym Romkiem. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Nie pchaj mnie, ty świrze! Co robisz, ty pedale? Nie lubię takich chorych akcji. Się ustawia, ja mu wypierdalaj. O, bardzo dobrze. Dziś, jak możesz teraz pociula to... odjebali cię. Ale wroga też, którego strzela do ciebie, też odwalili. Dobra, tam jest kolejny. Dupłem go. Kolejna asysta, ale przegrywamy. 4 do 5. Wyjeżdżam po raz kolejny. Tu był jeszcze po lewej jeden. Dobra, spieprzam. Zostanę sobie na chwilę w tym miejscu i zobaczymy, co się będzie działo. A czekajcie, nie, tamten już znikł. Poczekamy, zobaczymy. O, właśnie, na tamtego polowałem. Zaraz zobaczymy, czy go kropnę. Może się pojawi jeszcze raz. 4 do 6, przegrywamy. No, byłoby za piękne, gdybyśmy wszystkie bitwy wygrali. Pojawił się. A to kto jedzie? Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. No, chłopaki go tutaj zaraz z dupę mu zarysują. To musiał poczuć. Bardziej mi chodzi o tamtego. Nie ruszaj się! Kurde, co za bicz. Kurwa mać! Sorry, bracie! Sorry, nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Ale to jest wojna.
Ofiary też są po naszej stronie czasami. Kurde, tego chcę trafić. Ale go nie trafię. Czekajcie, ja się troszeczkę obrócę, bo... tu już ich będzie więcej jechało. Kurde, minus jeden, to nie fajnie wygląda. Wyjedziesz czy nie wyjedziesz? Choroba. Jedzie kolejny. No niestety, minus jeden, tak się skończyła ostatnia walka dnia dzisiejszego. Jak wam się odcinek podobał, łapa w górę, napiszcie też jakiś swój komentarz. Napiszcie, czy czasami wy też bawicie się pierwsze TR-owymi czołgami, bo to fajna zabawa w odróżnieniu, w odbiciu od tych późniejszych tierów, gdzie trzeba być bardziej skupionym. Napiszcie, czy też lubicie zabawę jedynkami. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.